Jan Brzechwa. Ciaptak. Czyta Małgorzata Kopciewska. Siedzi ciaptak na dachu i wszystkim napędza strachu. Ludzie patrzą, brednie plotą, bo żaden z nich nie wie, co to. Widzieliście ciaptaka? Czy to jest odmiana ptaka? Czy może roślina taka? Czy może garnek, czy bania? Czy może głowa barania? A może to rodzaj grzyba? A może po prostu ryba? A może zwyczajny płaz? Ktoś go gdzieś widział już raz, ale też nie na pewno, bo wtedy wyglądał jak drewno, pomalowane z dwóch stron. Więc chyba to nie był on. Sprowadzono z drabiną strażaka, żeby ściągnął z dachu ciaptaka. Rzekł strażak: to rzecz nie klawa, nie mój dach i nie moja sprawa. Wezwali wójta sąsiedzi, a ciaptak na dachu siedzi, syczy, burczy i prycha. A cóż to za stwór do licha? Wójt do urzędu wszedł i zagłębił się encyklopedii. C. Ciaptak. Nie ma ciaptaka. A może to rodzaj buraka? Ogórka albo ziemniaka? A ciaptak na dachu siedzi. Tłum rośnie, gapią się gapie. No kto go za ogon złapie? Też mądry, ciaptak nie wrona, on wcale nie ma ogona. Co ty tam wiesz, patałachu? A ciaptak siedzi na dachu, nabzdyczył się i na dół, aż nagle zleciał na dół. Ludzie za nim pognali w te pędy, a on kluczył tędy, owędy, przez pole, przez rzeczkę, przez las. Tam szybko na drzewo wlazł i wskoczył do dziupli w drzewie. A co to jest ciaptak? Nikt nie wie.